Cześć, siemanko, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj jest ze mną Agata, mamy niedziela. Przyjechaliśmy pooglądać na pola, jak rośnie. Zaczniemy tu może od pola kukurydzy, bo chciała w tym tygodniu dać film z kukurydzą. Właśnie a jak myśleli. Kopulują. Zboczeńce. To my im przeszkodzili. Jak my. Dymy raja dali. Jak myśleli kukurydza. A wtedy nie było czasu za bardzo nic gadać, bo to była taka szybko akcja, że ja uprawiałem, ujek od razu siął. No i chcę wam teraz powiedzieć, co za odmiana kukurydzy wybrałem. Mam tu jeszcze jeden worek, pokażę wam zaraz. A mianowicie siołek tak, kukurydza Farmfire VO230 z Farmsatu. Czemu wybrałeś taką odmianę? Bo w zeszłym roku ujek miał i u niego sypało, powiem tak, lepiej niż u mnie. No, dyplomatycznie. Ja. Zaprawiano tym środkiem na fazany Korit. Farmfire 50 tysięcy nasion, jednostka to była 17 kg prawie. No i w tym roku właśnie sprawdzimy, czy będzie tak samo sypać dobrze jak u mojego ujka. Mam nadzieję, że ja, bo pole jest dobre stanowisko, że tak powiem. No jedynie tu jest problem z perzem. Ale to czekam, aż kukurydza będzie miała 4 liście i wtedy wjeżdżą tu majstrem, dawka 1,5 litra na hektar i perz zwalczy bez problemu. W zeszłym roku też miałem takie pola dość straszne. Był taki okres w maju, że strasznie padał deszcz i nie było możliwości wjechać wcześniej i jak wjeżdżałem w moja kukurydza, to nie było widać w ogóle rządków. Więc wyobraźcie sobie, jak ona była zarośnięta. Dobra, i tu w tym roku był... Co? Tam idziemy. Widzisz, tu słabiej rośnie jakoś, nie wiem. W tym roku tu był wożony gnój. Przed plonem na tym polu była pszenica. Tu jeszcze jest następne pole. Na tym przed plonem był owies, bo to jest zaorano starą łąka. I jest tu jeszcze problem z drutowcem niestety. W pieprzu kukurydza. Temu tu są takie braki właśnie w rządkach. No troszkę są braki, nie? No ale... Tu i tam i sram. Dużo tego zeżar. No ale nic nie poradza. Chciałem to prysnąć durzbanem, ale durzban jest już wycofany. No i jest lipa ogólnie. Zdarzyły się też takie roślinki, które już podgryzł. I nic z tego nie było, a jeszcze niektóre odbiły. Więc wszystko zależy. On wchodzi do ziarenka kukurydzy i to w pieprzo. Zeżerę środek i ona po tym już jest do niczego. No ale te takie widać, co roślinki zamierają, no to możliwe, że też ich zaatakował. Tu, co są takie właśnie pokopane ślady, to sprawdzałem, co tu się dzieje. Nie wiem, czy w ogóle coś widać. No i tam jeszcze jest jedno pole, też stanowisko po pszenicy. No i możecie sobie porównać. Tu była pszenica, tu była kiedyś łąka i w zeszłym roku tu był owiec. Jak tu jest czysto, a jak tu jest? Nie ma praktycznie chwastów. Nie, Agata? No. Jest różnica. Moje najgorsze pole, mogę powiedzieć. W sensie, jeśli chodzi o obsada, bo tak to wszędzie fajnie pokiełkowała, jest ok. Jedynie na tym polu ten drutowiec przeszkodził. Jeszcze pojedziemy później na inne poletka, tam mam 5 hektarów w Ruptawie, tu mam 2, czyli w sumie mam, nie, tam mam niecałe 5. No ale patrz, widzisz? Tu ona usycho, to nie wiem, mrozu u nas nie było, pewnie ten drutowiec tu żere. No mam nadzieję, że to nie wypadnie tak tragicznie i ona sobie poradzi jakoś z tym. No nie wiem, obejrzymy. W przyszłym roku trzeba będzie zaprawić na drutowca i jeszcze raz tu puścić kukurydza. Kolejne pole kukurydzy, odmiana ta sama, Farmfire. Tu już właśnie było jak zastosować połowa dawka oprysku. Widać, że te roślinki są takie przytłumione trochę, więc coś zadziałało. Myślę jutro, ewentualnie pojutrze, pojadę tu drugi raz prysnąć. Tam jest moja pszenica, zaraz tam wejdziemy. Tu widać, że te roślinki są no, w sumie podobne. Tam już wychodzi czwarty liść, tu jest dopiero trzeci. A tu jest tydzień czy dwa różnicy w siewie, w tym w siociu.
Chyba 2 tygodnie później my tu siali. Tam we Wielkosobota, albo tydzień później. No nie wiem, teraz nie powiem. No ale także jest różnica w terminie siewu i a faza podobna. Też potem była zima, nie? No. Dobra. No już. Tak jak widzicie u mnie na filmach, że te pola są takie... No, te pola są takie malutkie. No tak jak u nas w okolicy, no nie ma za bardzo dużych kawałków takich do małych gospodarzy jak ja. Więc co zrobię? Gospodaruję na tym, co jest. Pszenica, tu widzicie jak chwasty wypoliło. Robię poprawka na chwasty. I myślę, że jest czysto w polu. Trochę pewnie będzie mokro. No mokro, bo padało dzisiaj. 2 litry spadło, ale w ścieżce powinno być sucho. Tu trochę słabsza ta pszenica. Ale nie ma tragedii. Choć widać, że jest taka jakoś... Choćby rzodko, nie? No, czy jakoś tak. Taką z początku tu rzodszo się wydaje. Tu jest odmiana Kilimandżaro. 20 dni temu robiony zabieg T1. Na T2, on jak widzieliście, Elatus Era kupiony. Co tu dostała? Chyba 250 saletry, a później jeszcze 200 mocznika. Powinna być w fazie około trzeciego kolanka. Tam jeszcze za drogą mam kolejne pola kukurydzy. Na razie wygląda, że jest ok. Nie mam nożyka zaś ze sobą, żeby wyrwać roślinko. Ale tragedii nie ma. Jak będzie woda, to będzie też plon. Wszystko pryskane same, widzicie, trochę jest przygniecione, ale nie aż tak. Na przyszły rok myślę zamknę 3 redlice, żeby się lepiej mieścić w te ścieżki. Na przyszły rok chcę też spróbować z rzepakiem. Obejrzymy, jak to mi wyjdzie wszystko. Kurde, idę pod słońce teraz. Pomachaj chociaż. Obejrzymy, jak mi wyjdzie. No, tu widać, jest spolony mleczyk. Mam dysze dwustrumieniowe, ejektorowe, przez to ta penetracja łanu jest lepsza, mi się wydaje. I ten środek mógł bardziej dotrzeć w głąb, sięgnąć tych chwastów najmniejszych i w polu jest czysto. Na jesień jechałem od mietły i dwuliściennych, no ale na dwuliściennę trzeba było zrobić poprawkę jednak. Mam tu nagrane z oprysku, ale co bardzo nie było, no samemu to wiecie, z kabiny jedynie. Jeszcze mi się bateria rozładowała, także szału nie było. Uważaj, no. Tak się prezentuje. Są jakieś takie jaśniejsze placki trochę, ale nie wiem czym to spowodowane. Tu też mam kukurydza. Też właśnie. Przerasto tu, ale nie wiem czym. Czymś tu przerasto. Dobra, i tu też mam kukurydza jeszcze. Też mam kukurydza, tam na dole było właśnie. Tu kolejne pole pszenicy, tu jest pszenica Arkadia. Widać, że tu jest ta pszenica dużo wyższa. Tamta? Tamta niziutko, a... Skracana była tak samo. Tu jest dupno. Tu jest aż po jaja. Nie patrz. Patrz jak jest wielko. Tu fajnie rośnie na tym polu. Tam to jest połowa niższa chyba, nie? No. Wyrwiemy. Wezmę do chałupy. Panią nożyka tu, to w domu sprawdzimy. Ale patrz jako zdrowo, nic jej nie doległo. Dobra. Idziemy tam, ścieżką przejdziemy. No, pójdziemy na kukurydzę, bo tam za tym też mam kukurydza. Tu zostawia ta roślinka, no musimy tędy wrócić. Prowadź, Agata. Tu trzeba będzie jeszcze rozkrócić na flagowy liść, dodać. Do skracania. O, tam jęczmień.
Tu chyba będzie, co? Tu sypnie. Jak myślisz, Agata? Ale od początku było jakieś najlepsze. No od początku to była najlepsza. No. No ale tamte pola były tak samo dobre. Te tamto, co my byli wcześniej na nim. Może odmiana. Nie spasowała. A tu jest niższo już, nie? Tu jest już niższo. Do kolan. U, jak patrzysz, to jest fajne. Nie widać żadnych chorób. Tu chwasty położone. No. Nie ma lipy. Tu musi wyjechać ta pełna zielona przyczepa. Jestem zadowolony jak na razie. Dobra, idę tam jeszcze na ta kukurydza.